Cześć. 2G pod względem rozpoznawalności wciąż nie może równać się z innymi chińskimi markami jak Xiaomi, Huawei czy Honor, ale jest to jedna z najbardziej innowacyjnych marek, jeśli chodzi o segment wytrzymałych telefonów. W końcu to oni zaprezentowali pierwszy wytrzymały telefon z drugim ekranem, z eSIM z 5G. Naprawdę mają sporo tych pierwszych w swoim portfolio, dlatego też wyczekuję na ich kolejne modele. Dziś recenzja 2G DK10, telefonu otwierającego ich zupełnie nową serię. A co to będą za telefony? Przede wszystkim na tle konkurencji mają się wyróżniać dobrym aparatem, dobrym ekranem i gabarytami pod kontrolą, dzięki czemu mają trafiać do większego grona odbiorców. Sprawdźmy, co 2G udało się zrealizować, a co powinni jeszcze poprawić. Zapraszam do recenzji. Telefon dostępny jest w dwóch wersjach, zielonej z panelem pokrytym ekoskórą i czarnej z panelem pokrytym karbonem. Przez ostatni rok przetestowałem kilka modeli pokrytych zarówno jednym, jak i drugim materiałem i dla mnie bardziej odpowiedni na poszycie wytrzymałego telefonu wydaje się być karbon. Ekoskóra w 2G S100 wydawała mi się zbyt miękka i delikatna, a karbon jest materiałem wytrzymałym i odpornym na uszkodzenia. Bardziej podoba mi się też wizualnie, ale to tylko moja subiektywna opinia. Nie zdziwię się, jeśli ktoś napisze, że ten z ekoskóry wygląda lepiej. Zresztą nawet nie cały tylny panel pokryty został karbonem, a tylko gdzieś do 2/3 wysokości. Część panelu otaczającą moduł aparatu wykonano ze szczotkowanego, przypominającego metal tworzywa sztucznego. Na górze panelu mamy moduł, który wystaje ponad obudowę na kilka milimetrów, a obiektywy są na nim płasko położone. Nie ma tutaj żadnego rantu otaczającego szklaną powierzchnię modułu, więc kładąc gdzieś telefon, mimowolnie możemy go rysować. Jeśli chodzi o wygląd tylnego panelu, to by było właściwie tyle. Mamy tu jeszcze tylko logo producenta, czerwony kontrastujący pasek oraz liczne śrubki. Boczna ramka jest w centralnej części metalowa, a na górze i dole pokryta amortyzującą gumą. Z jej prawej strony mamy przyciski do regulacji głośności i zintegrowany z przyciskiem zasilania skaner linii papilarnych. Czytnik działa bez zarzutu, celnie rozpoznaje nasz odcisk i szybko odblokowuje telefon. Z lewej strony mamy slot na karty z szybkim dostępem i dodatkowy konfigurowalny klawisz. Na dole znajduje się port USB typu C i pojedynczy głośnik. Przez dwie maskownice może nam się wydawać, że głośniki są dwa, ale jest tylko jeden. Ekran otacza delikatnie podniesiony rant, który chroni ekran, uniemożliwiając mu kontakt z powierzchnią. Do tego powyżej i poniżej ekranu znajdują się jeszcze takie nóżki z lakierowanego plastiku. Całkiem fajnie to wygląda. Telefon ma 181 mm długości, 83 szerokości i prawie 13 grubości. Jego waga to około 305 gramów. Jest to jak na wytrzymały telefon dość cienki model, jednak główna w tym zasługa baterii o skromnej jak na ten segment rynku pojemności wynoszącej 5150 mAh. Właściwie to mniejszą baterię, ale tylko o 50 mAh miał Kubot King Kong AX, który też był i parę gramów lżejszy. Te 13 mm grubości z jednej strony to naprawdę mało, ale z drugiej strony 5150 mAh to też niewiele. Dobrze jednak, że i taki telefon powstał, bo daje nam alternatywę i możliwość wyboru. Czy wolimy na przykład 13 mm DK10, czy może o 2 mm grubszego F150 B2 Pro z aku 10 000 mAh. Ja wiem, że różnic między akurat tymi modelami jest znacznie więcej, ale pojemność akumulatora w stosunku do grubości obudowy jest dla mnie dość ważnym kryterium podczas wyboru telefonu. Sam telefon naprawdę wygodnie leży w dłoni i pod tym względem nie mam żadnych zastrzeżeń. Bez problemu mogę go obsługiwać jedną ręką, nie jest przy tym śliski, pewnie leży w dłoni. DK10 posiada stopień ochrony IP68 i IP69K, więc powinien wytrzymać nie tylko zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra przez 30 minut, ale i strumień gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Do tego mamy tutaj jeszcze wojskowy certyfikat MIL STD 810H, czyli mamy tu standardowy jak na segment wytrzymałych telefonów zestaw certyfikatów. Co ciekawe, telefon wyposażony w ekran AMOLED. Nie jest to wprawdzie pierwszy wytrzymały telefon z AMOLEDem, ale nie jest to jeszcze nic powszechnego. Ekran ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 1080x2400, gęstość 395 pikseli na cal. Do tego wyświetlacz obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, a w ustawieniach mamy możliwość wyboru, aby częstotliwość sama dostosowała się do tego, co aktualnie robimy. Przed uszkodzeniem ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass. Jest to naprawdę dobry ekran zapewniający płynny obraz i naturalne kolory. Biel jest czysta, a czerń głęboka, dzięki czemu oglądając filmy czy przeglądając internet, możemy cieszyć się bardzo dobrą jakością obrazu.
Co ciekawe, na swojej stronie producent podaje, że maksymalna jasność ekranu wynosi 500 nitów, jednak zmierzona przeze mnie jasność po przesunięciu suwaka na maksa w prawo jest dwukrotnie wyższa. Około 1000 nitów oznacza, że nie będziemy mieć problemu z czytelnością ekranu, nawet na zewnątrz w słoneczne dni. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie telefony, to może nie ma czym się zbytnio ekscytować, bo te 1030 nitów to wynik na poziomie Redmi Note 13 Pro, ale mimo wszystko jak na razie jest to najjaśniejszy ekran, jaki do tej pory widziałem w wytrzymałym telefonie. Pod maską DJI DK10 znajduje się chip MediaTek Dimensity 8020. Dimensity 8020 zadebiutował na rynku w połowie 2023 roku i jest to praktycznie identyczny procesor co Dimensity 1100 z 2021 roku. Jest to typowa zagrywka producentów procesorów, która poprzez zmianę paru cyferek ma pozwolić na sprzedaż starszego układu w nowych telefonach. Do tej pory jednak producenci starali się podrasować starsze układy, czy to poprzez podbicie taktowania rdzeni, grafiki albo zwiększali przepustowość pamięci. Tym razem jednak żadnych zmian nie ma, więc nawet nie jestem w stanie uzasadnić, skąd w ogóle ta zmiana cyferek. Z technicznego punktu widzenia Dimensity 8020 to 6-nanometrowy, 8-rdzeniowy układ, którego 4 rdzenie taktowane są zegarem do 2,6 GHz, a 4 kolejne zegarem do 2 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada tutaj układ Mali-G77MC9. Dokładnie ten sam chip napędzał Blackview PL9000. Jeśli chodzi o pamięć, to DJI DK10 posiada 12 GB wbudowanej pamięci RAM DDR4, które możemy rozszerzyć o kolejne 20 GB wirtualnej pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej wykonanej w szybkim standardzie UFS 3.1. Pamięci wewnętrznej mamy nie tylko naprawdę sporo, ale DK10 posiada również slot na kartę microSD w hybrydowej wersji, ale wciąż. Wyniki testów syntetycznych są naprawdę dobre. Telefon w 3D marku w teście Slingshot Extreme zamknął licznik, a w pozostałych benchmarkach uplasował się na wysokim pułapie średniego segmentu. Jest to wyraźnie mocniejszy układ niż Helio G99, który jest królem średnio niskiego segmentu. W grach DK10 zapewnia płynną animację nawet na wysokich ustawieniach grafiki. Możemy też na telefonie bez problemu oglądać filmy w wysokiej rozdzielczości, ale nie wszędzie. Telefon niestety nie posiada certyfikatu Widevine L1, a tylko L3, więc w serwisach streamingowych takich jak Netflix najlepsza dostępna jakość to zaledwie 480p. DJI DK10 posiada aparat do selfie 50 MB oraz 4 aparaty z tyłu. Kamerę główną 50 MB, kamerę ultraszeroką z funkcją makro też 50 MB, kamerę noktowizyjną 64 i 16-megapikselowy teleobiektyw, który ma dwukrotny zoom optyczny i 30-krotny zoom cyfrowy. Kamera główna rejestruje szczegółowe i bogate w kolory zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych. Uchwycone za dnia zdjęcia mają ładnie nasycone kolory i dobrą szczegółowość. Natomiast te zrobione w nocy są ostre i wyraźne. Są to jedne z najlepszych zdjęć, jakie widziałem w wytrzymałym telefonie. Jasne, wciąż one ustępują pod względem jakości nawet średniopółkowym telefonom takim jak Redmi Note 13 Pro, ale to już nie jest przepaść. Potrzeba jeszcze trochę pracy, aby dopracować algorytm przetwarzający zdjęcia, żeby wycisnąć jeszcze trochę jakości z bądź co bądź dobrego sensora Samsunga, ale wrażenia wizualne mam już teraz jak najbardziej pozytywne. Kamera ultraszeroka ma 123-stopniowe pole widzenia i pozwala rejestrować ładne zdjęcia krajobrazów, a kamera makro wyraźne zdjęcia z bliska. Obiektyw noktowizyjny doświetlają dwie diody na podczerwień. Diody są naprawdę mocne i z bliskiej odległości wręcz oślepiają obiektyw. Lepiej wygląda to na dłuższych dystansach. Telefon może nagrywać filmy nawet w 4K. Rejestruje on ładny, wyraźny i ostry obraz. Telefon co prawda nie posiada optycznej stabilizacji, ale DJI wdrożył tu elektroniczną stabilizację o nazwie Morpho Ace. No i dobrze to działa. Nawet podczas kręcenia w ruchu smartfon ładnie utrzymuje ostrość, a obraz nie skacze.
Do tego smartfon dobrze dobiera jasność. Obraz nie jest ani przepalony, ani za ciemny. Jeśli porównamy jakość filmu z DK10 do filmu z BL9000, czyli flagowego twardziela od Blackview, no to to jest przepaść. Telefon działa pod kontrolą systemu Android 13. System jest pozbawiony preinstalowanych aplikacji reklamowych. Producent poza najbardziej podstawowymi aplikacjami jak kalkulator, kontakty czy kalendarz dorzucił aplikacje do obsługi czujników i Easy Launchera, czyli nakładkę, która w maksymalny sposób upraszcza interfejs systemu. Do samego systemu mam jednak parę zastrzeżeń. Po pierwsze, kiepska lokalizacja, przez którą wiele menu jest w całości po angielsku. Druga, bardziej poważna, to przycinanie się interfejsu. Nie ma to nic wspólnego z zasobami telefonu, bo zarówno procesor, jak i ilość pamięci powinna bez trudu zapewnić płynne działanie każdego rodzaju oprogramowania, ale czasami tak nie jest. Czasem telefon podczas pisania po prostu staje. Nie można wykasować tekstu. Tak samo przesuwanie ikon może chwilowo zamulić system. Jedna aktualizacja już się pojawiła i problem stał się mniej uciążliwy, ale wciąż występuje, więc do pełnego wyeliminowania tego problemu konieczna będzie jeszcze co najmniej jedna łatka, na którą, mam nadzieję, nie będziemy długo czekać. Szczerze mówiąc, trochę rozczarowałem się pojemnością akumulatora. 5150 mAh to naprawdę mało. W moim teście telefon wyświetlał film na YouTube w trybie pełnoekranowym z jasnością i głośnością ustawioną na 50% przez zaledwie 11 godzin, po których zostało mu 13% energii. Jest to bardzo słaby wynik. Wprawdzie Blackview BL9000 i Kubot King Kong AX osiągnęli podobne, ale dla mnie to żadne usprawiedliwienie, że inni też wypadli słabo. Ja lubię sobie włączyć muzykę czy jakiś podcast, żeby coś brzęczało w czasie pracy i Duji DK10 z przykrością muszę powiedzieć, nie gwarantuje mi nawet jednego dnia intensywnej pracy. Szczęście w nieszczęściu, telefon obsługuje bardzo szybkie ładowanie po kablu 120 W, dzięki któremu podładowanie DK10 od 0 do 50% zajmuje nam zaledwie 5 minut, a do 100 mniej niż 20. Do tego telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W, dzięki któremu od 0 do 100% telefon naładujemy już w godzinę. Tak więc o ile mamy dostęp do źródła zasilania, to łatwo sobie niską pojemność baterii kompensować. Aha, Duji DK10 obsługuje również zasilanie zwrotne, więc możemy nim podładować inne urządzenia, ale raczej w przypadku tego modelu nie mamy czym szastać. Telefon posiada hybrydowy slot na dwie karty w formacie nanoSIM lub jedną nanoSIM i jedną microSD. Obsługuje on nie tylko LTE, ale i 5G. Do tego mamy obsługę dwuzakresowego Wi-Fi 2.4 i 5 GHz oraz Wi-Fi 6, które umożliwia osiągnięcie dużo większych prędkości przesyłania danych niż starszy standard Wi-Fi 5. Smartfon jest wyposażony w moduł Bluetooth 5.1, a nawigacja współpracuje z systemami GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Poza tym telefon wyposażony jest w moduł NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych. Na DK10 możemy posłuchać też radia FM, ale tylko przez słuchawki, które pełnią funkcję anteny. Niestety telefon posiada tylko jeden głośnik multimedialny, umieszczony na dolnej ramce. Naprawdę szkoda, bo podwójne głośniki w S100 czy V30 robiły robotę, a dźwięk był głośniejszy i pełniejszy. DK10 w porównaniu do nich wypada słabo. Sama jakość może nie jest zła, dźwięk jest czysty, choć prawie bez basu, ale bardzo cichy. Dla mnie za cichy. No i przyszedł czas na podsumowanie. Duji DK10 do kupienia jest na AliExpress za około 1800-1900 zł, jest to więc wytrzymały flagowiec. Telefon z górnej półki, jeśli chodzi o ten segment rynku. Na pewno na plus muszę mu zaliczyć bardzo jasny ekran AMOLED, który zapewnia dobre wrażenia wizualne. Do tego DK10 ma szybki procesor z modemem 5G i dużą ilość pamięci. Telefon wyróżnia się też wizualnie, jest cienki jak na wytrzymały telefon,
ale idzie za tym niska jak na ten segment rynku pojemność akumulatora. Na szczęście telefon obsługuje super szybkie ładowanie po kablu 120 W i bezprzewodowe 50. Jednak największą jak dla mnie zaletą tego modelu jest jakość zdjęć. Wreszcie na przyzwoitym poziomie i oby pozostali producenci do niego równali. Z minusów na pewno muszę wymienić brak certyfikatu Widevine L1, cichy pojedynczy głośnik multimedialny i system, który od czasu do czasu się zawiesza. Nie jest to jak widać model idealny, ale jeśli dla kogoś ważnym albo najważniejszym kryterium podczas wyboru telefonu jest jakość zdjęć, to myślę, że przez dłuższy czas najlepszą opcją w segmencie wytrzymałych telefonów będzie właśnie Doogee DK10. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć!